Szymon, jesteśmy w Lublinie, w miejscu, w którym spędziłeś ostatni sezon. Jak wspominasz drużynę, sezon i jakie masz wspomnienia tutaj związane z drużyną Kuprum? Drużynę bardzo dobrze wspominam. Mieliśmy bardzo fajną ekipę. Walczyliśmy na pewno do samego końca. Może nie byliśmy w stanie jakiegoś tam medalu zdobyć, ale na pewno chcieliśmy się z jak najlepszej strony pokazać kibicom. Miasto też wspominam bardzo dobrze mi się tu mieszkało. Ten wyjazd też troszeczkę jest inny niż pozostałe, no bo wyjechaliśmy, można powiedzieć, 2 dni wcześniej, bo już w czwartek o 23 jechaliśmy całą noc. Jak ci się właśnie jechało, jak się czujesz po takim nocnej jeździe i funkcjonowaniu później w ciągu całego dnia? Ciężka podróż, mało spaliśmy, ciężko się jedzie, jest dosyć sporo, jedzie się busem przez prawie całą Polskę. O tyle dobrze, że mieliśmy dzisiaj trening po południu, więc mogliśmy się odespać nie przez całą noc. To może mieć jakiś wpływ na ten sobotni mecz z Kuprum, czy to już regeneracja będzie taka, że z piątku na sobotę uda Wam się wypocząć dobrze? No, wydaje mi się, że jak odeśpimy, część chłopaków pójdzie do fizjo. Myślę, że to nie będzie jakoś miało dużego wpływu na jutrzejszy rezultat. No to ostatnie pytanie takie stricte siatkarskie. Mamy szansę na trzecie zwycięstwo z rzędu i ten mecz z Lukiem Lublin chyba był najlepszy w naszym wykonaniu w tym sezonie. Co trzeba zrobić? Jak to trzeba rozegrać, żeby odnieść kolejne zwycięstwo i zaprezentować się tak samo jak w poniedziałek z Lukiem? Grać swoje. Skupić się też głównie na sobie. Nie popełniać dużo błędów. Grać mądrze i też wydaje mi się, że zależy też od dyspozycji dnia. Będzie dobra dyspozycja dnia i zagramy dobrze, zagramy swoje, no to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to wygrać.